Cześć, witajcie. Tym razem już, no myślę, że przedostatni odcinek w tym roku, który dla was nagrywamy. Przedświąteczny. Tak, taki trochę świąteczny, dlatego tak właśnie się wystroiliśmy. Za nami choinka, którą już ubraliśmy. Tak. Jest dopiero tydzień do świąt, no ale u nas już stoi od tygodnia, bo po prostu sytuacja życiowa to u nas wymusiła. No Milan chciał ubrać choinkę po prostu, tak. Już obiecywaliśmy, że będzie ta choinka i no i wcześniej... jest ta choinka, dlatego tutaj właśnie teraz na tle tej pięknej choinki się nagramy. No i cóż, pytania i odpowiedzi, czyli coś, na co w sumie czekaliście, co my też właściwie przygotowaliśmy się, żeby wam tutaj poopowiadać i odpowiedzieć w końcu na te wszystkie pytania, w jakimś jednym filmie, w jednym materiale to zebrać. Oczywiście przypuszczamy, że i tak te pytania będą się powielać. Będziemy pewnie przekierowywać tak. Te osoby do tego filmu, będzie nam na pewno łatwiej. No, bo te pytania się po prostu powtarzają już tak często, że już trzeba było to zebrać i... nagrać, powiedzieć to raz i tyle. No mamy tak. Nadzieję, że jak to obejrzycie, to już no nie będzie w końcu tych pytań tyle aż. No, pewnie się będą zdarzyć. A jak ale... się zdarzą, no to jakoś będziemy sobie z tym ale radzić. W jaki sposób wam to odpowiemy teraz na żywo? Powiedzmy, tak. No nagrywamy, także będziecie to widzieć. Dzisiaj mamy środę, pojutrze wrzucamy ten film. A za tydzień święta? Tak. No i będzie kolejny materiał, tym razem z nadwody, bo w sobotę jedziemy nad wodę, także będzie w końcu wyczekiwany materiał z tak. Nadwody. Tak. Nie wiem, czy w tych różkach, bo one tak dzwonią. Damian tak sobie wesoło dzisiaj dzwoni. Renifer, takie rogi Renifera, ale mam nadzieję, że tego nie słychać w radioodbiorniku. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli materiał poprawiać. A więc słuchajcie. Słychać, to będzie taki podkładzik dla ciebie. Dobra, przejdźmy wesoły. Może do tych pytań, na których tutaj musimy się skupić, bo głównie ten materiał ma polegać na tym, że chcemy wam odpowiedzieć na nie. I tak mniej więcej sobie posegregowaliśmy, można tak powiedzieć, te pytania, a więc co? Będziemy korzystać sobie z kartki, na której sobie spisaliśmy to wszystko i zacznijmy może. Skąd tak. My w ogóle jesteśmy? Bo właściwie tak, jak już mówisz o tej segregacji, to powiem tylko, że posegregowaliśmy na pytania takie, które dotyczą bezpośrednio nas, no i naszych sprzętów akcesoriów, tak. No, tak dalej, więc to takie dwie główne grupy tutaj będą. Ale zacznijmy od tego w ogóle... O nas, o tak? Nas, o nas, parę słów o nas. Tak. Pytanie często się takie przewija, skąd my właściwie w ogóle jesteśmy, skąd się wzięliśmy. Słuchajcie, znaczy może jeszcze zanim to w ogóle zaczniemy, będziemy sobie pewnie przerywać w międzyczasie, no bo nagrywamy jeden ciąg materiału. Tak, nie chcemy Będziemy starać się bardzo krótko wam odpowiadać na te pytania, nie będziemy bardzo się wdrażać, tak, dlaczego, po co i tak dalej. Dlaczego takie akcesorie, dlaczego tak mówimy, skąd my jesteśmy, a dlaczego stąd my jesteśmy akurat. Po prostu chcemy odpowiedzieć wam szybciutko, dlaczego, gdzie, po co, skąd tak. I tyle. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Pierwsze pytanie, skąd my jesteśmy? No więc, my mieszkamy we Wrocławiu już dużo, dużo lat, chyba z 10. No jakoś tak będzie. Jakoś tak będzie, około 10. Skąd pochodzimy? No to jak pewnie widzicie już po numerach rejestracyjnych, Damian z Żar. Czyli województwo lubuskie. Województwo lubuskie, ja województwo dolnośląskie, z Lubina pochodzę. No i co? I tyle właściwie. Mieszkamy we Wrocławiu. A mieszkamy we Wrocławiu. Tu się poznaliśmy, tutaj sobie zakupiliśmy nasze lokum i sobie tutaj właśnie no, żyjemy już od tych 10 dobrych lat. No. Okej, okay. Kolejne pytanie. Jak długo wędkujemy? Powiedzmy karpiu. Damian tak? Wędkuje. Mhm. Tak, a okay. Ja mu towarzyszę. ja coś tam też powiedzmy, że zaczynam, tak? Tak, ja wędkuję od 20 lat. Także jest to bardzo dużo, dużo czasu, dokładnie. Które poświęciłem akurat, żeby się wkręcić to całe wędkarstwo, to hobby. Ale karpiuję tak naprawdę od lat 5, lat 6. No, 5-6 lat, coś takiego. Tak. Materiały oczywiście wcześniej nie były żadne nagrywane, bo tak zaczynaliśmy swoje materiały nagrywać i powoli wyrzucaliśmy. Pierwszy film powstał dobre 3 lata temu. Ale no, moje karpiowanie jakieś 5-6 lat temu się zaczęło i, tak. I do tej pory kontynuujemy to. Tak, ja jak już poznałam Damiana, to on już oczywiście jak gdyby kontynuował to hobby, wędkarstwo, tak, łowił. On wtedy na fidera bardziej, trochę na spinning, więc już wiadomo, miał z tym wędkarstwem dużo, dużo do czynienia. No dokładnie, dokładnie. Bardzo... Ja przy nim też delikatnie zaczęłam tam na fidera coś próbować. Nawet mi się to w sumie spodobało.
No ale później Damian złapał tego bakcyla, to karpiowanie, no i tak już właściwie zostało. Damian karpiuje, ja powoli też powiedzmy coś tam zaczynam. Tak, no głównie zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Tak, głównie jeździłem na rzeki, także dlatego te fiderki były i tutaj za drapieżnikiem trochę, ze spinningiem. Tak. No i w końcu się tak złożyło, że karpiowanie jednak całkowicie się wgryzło w to nasze, powiedzmy, też życie. To po pierwsze, a po drugie w tą moją pasję. Całkowicie się przerzuciłem na ten gatunek, czy ten styl łowienia. Na ten ryb. Styl, no i tak jakoś już zostało i na razie tak jest i w ogóle. No i teraz pytanie bardzo często, które się przy tym, od razu przy tej odpowiedzi powiela, czy otworzymy się na inne wędkowanie, na inne metody wędkarstwa? No to odpowiem wam w skrócie, nie. To znaczy, te inne metody już były kiedyś tam, Damian był na nie otwarty i wszystkie próbował po trochu. Otwarty, po prostu łowiłem na te inne metody. Tak. I to nie było nigdy od kamerowane. Od tego zaczynał tak naprawdę swoją przygodę. W tym momencie po prostu karpiuję i na tym się skupiam, jeżeli chodzi o metodę... I to go tak wkręciło i pochłonęło. I jeżeli chodzi o metodę wędkarstwa, no to tylko i wyłącznie będziemy łowić dodatkowo, jako na karpie, na metod feeder. Z tym, że będziemy na karpiówkach stosować koszyki do metody i nic więcej. I to tyle w naszym takim, powiedzmy, na razie, takiej zmianie na chwilę obecną. Na chwilę obecną. Może coś nie wiadomo, co tam się wydarzy za X lat. Jasne. Wiadomo, na razie jest tak, na razie jesteśmy na etapie, że karpiujemy, to nam się podoba, chcemy to robić. I na tym się skupiamy. I na tym się skupiamy. I jedynie co to metody karpiowania będą się tutaj u nas delikatnie zmieniać, ale właśnie samo to karpiowanie, no to... To nie, to będzie to dalej karpiowanie po prostu. Kolejne pytanie, które bardzo często się zdarzało, i to piszecie w komentarzach i na Messengerze. Czy to auto, którym się poruszamy, to multivan? No to powiem wam, że tak, to jest to multivan. Ja chyba to bardzo często też na filmach... Czy oryginalny? Czy jest oryginalny multivan, czy nieprzerabiany? Nie, bardziej chodzi o to, że czy to multivan, czy tam śpimy i tak dalej. Tak, bo niektórzy te transportery przerabiają. Tak. Jest to oryginalny multivan z 95 roku. Kupiliśmy go od pierwszego właściciela. Z dość niskim przebiegiem akurat. Bardzo, jak na ten rocznik to przebieg niski, chyba ile tam, 250 250 tysięcy. I to wszystko udokumentowane, książka serwisowa od początku, naprawdę auto zadbane, się nam trafiło, taki egzemplarz. Szukaliśmy po całej Polsce, już miałem do Warszawy jechać, gdzie ja tu miałem, nad morze miałem jechać, do Bartka dzwoniłem, żeby mi jechał, zobaczył gdzieś tam w Kościerzynie. Tak, w każdym bądź razie... A pod nosem się nam pod latarnią, trafi. Tak, że tak powiem. Pod latarnią. Najciemniej. I się okazało, że pod domem dosłownie mamy pięknego multivana. I pojechaliśmy. No i co? I szybki zakup. To był strzał po prostu w dziesiątkę. Tak. I do tej pory to auto nam się sprawuje. Dopiero w sumie rok czasu nim jeździmy, nie? No tak, no oczywiście, ale nie ma żadnych tam spraw związanych z awaryjnością tego pojazdu. To mamy silniczek 1.9 turbo diesel 68-konny, bo pewnie też zaraz w komentarze się pytają, będą jakieś, jaki ten motor. Pewnie będą pytania, czy nie brakuje mocy. Oczywiście. Oczywiście, że brakuje mocy, ale to auto nie jest po to, żeby pędzić. To auto jest po to, żeby nas po prostu dowieść na te ryby. Także. Zależało nam na super stanie technicznym, jeżeli tak to można powiedzieć, o takim starym Audzie. Samochodzie, no właśnie. Ale jest w perfekcyjnym stanie. W tym roku tylko, no w przyszłym roku już tylko będziemy zabezpieczać podwozie tego auta, żeby posłużyło nam na lata i nic więcej. Tak, aczkolwiek rdza tam żadna nie wychodzi. No nie, nie ma tego, ale zabezpieczymy, żeby było. Dobra, kolejne pytanie, które... Wiąże się dalej w sumie trochę z samochodem. Tak, bo ostatnio wam mówiliśmy, że będziemy montować webasto, suche webasto do auta. I bardzo często się pytacie, co to za webasto, czy to się sprawdza i tak dalej. No i powiem wam tak, te webasto kupiliśmy na AliExpress za około, powiedzmy, ponad 600 zł. Także jest to Chińczyk, tak, China Basto, jak niektórzy mówią. Chińczyk, który już na kilku wyprawach z nami był. I się sprawdził. Tak, i się sprawdził. Ile on jest zamontowany? Już 2 miesiące? Prawdopodobnie 2 miesiące. Tak, naprawdę tak. Od jesieni mamy, powiedzmy, i w te chłodniejsze miesiące już byliśmy, jak widzieliście, na Korzeczniku. 2 noce tam spędziliśmy i nas fajnie grzało. Co my, na Gajdowym niebo w domku spaliśmy. Ostatecznie. Na Krobielowicach ja byłem na ostatnim filmie też. To również mnie tam to grzało.
No i gdzie my jeszcze? Gdzieś ja to jeszcze załączałem. Jeszcze grzeliśmy tym gdzieś. No nie, nieważne, w każdym razie bardzo długo to chodzi, włączone, jest ciepłe, gorące nawet bym powiedział, ten cały mechanizm. Nic się nie dzieje, słuchajcie, odpowiednio zamontowany, posłuży wam. Do tego jest pilot, centralka, która służy do zadawania tam temperatury i tyle, tak w skrócie wam powiem. Jesteśmy z tego zadowoleni. Bardzo, nie mamy, bardzo, nie mamy zamiaru zmieniać na żadne oryginalne, bo nie ma sensu. Mhm. Części eksploatacyjne, jeżeli cokolwiek się wydarzy w tym Webasto, to są tak tanie, kupicie to w Chinach. No, dokładnie. I tyle. A tak naprawdę mamy znajomych, którzy sobie pomontowali oryginalne to Webasto, no i wcale to nie jest też jakieś... No super hiper, chodzi... Tak, super hiper, też są awarie, też... Znaczy, my nie mieliśmy żadnej awarii, tylko tych oryginalnych. Nie, chodzi mi właśnie o ludziach, którzy mają oryginalne, no to też nie jest to takie super, bo są awaryjne po prostu tak, też te o dziwo te oryginalne po prostu mają awarię. No, nie, to nie jest też powiedziane, że nasze kiedyś nie będzie miało, ale oczywiście. Póki co nam się sprawdza, za dobrą kasę je kupiliśmy, ogrzewa nas, czyli jest to, co chcieliśmy. Ja tak? To zamontowałem w ciągu tam jednego czy dwóch dni jakoś. W dodatku Damian sam je u nas w aucie zamontował. No i jak się pojawi pytanie, czy zamontuję u kogoś, w aucie Webasto, to no niestety nie, ponieważ tak, no nie ma na to czasu. Tak, zdarzały się takie pytania, bo tam na forach jakieś, które związane są z jakimiś tam multivanami T4 i campery i tak dalej, w grupach też tam czytam, czasami odpisuję, zadajecie takie pytania, to już w ogóle nie jest związane z filmem, ale chociaż zdarzyło się na Messengerze, Messengera wysyłaliście, ale nie montuję. Ale to jest chyba na tyle mówiłeś intuicyjne, że jak sobie ktoś doczyta, tak, a potem to sobie proste. Ogarnie, nie? No właśnie. Kolejne pytanie, które też się zdarzyło ostatnim czasem. Co to za telewizor, który mamy zamontowany w multivanie? No właśnie. Jest to telewizor 10-calowy Ferguson. Ten telewizor ma wbudowaną baterię i czas działania na tej baterii bez podtrzymania zewnętrznego to jest 2 godziny. Dodatkowo na tym telewizorze, słuchajcie, możecie sobie zapisywać 2-godzinny seans, nieważne jaki kanał włączycie, możecie po prostu go zapisać. Zasilanie tego telewizora to 12 V, jak i 230. No i chyba tyle. Aha, antenę mamy, antena jest w zestawie taka malutka, która jak widzieliście na krobielicach bardzo fajnie odbiera, ale jak byliśmy już na Niesiołowicach, w totalnym lesie, to musieliśmy kupić tą antenę koronę, która po do podłączeniu okulną, do okulna, tak, która tak po podłączeniu, słuchajcie, bardzo fajnie odbierała i tak. Oglądaliśmy bardzo dużo kanałów. I to jest antena taka za 100, zamówiona na Allegro, tak. A łapie sygnał naprawdę świetnie, także zawsze wydaje mi się, do takiego telewizorka warto sobie dokupić, bo no nie zawsze się jedzie w miejsca, gdzie jest ten zasięg dobry. Czasami go trzeba trochę poszukać, a jednak jak się jedzie na więcej niż weekend, tydzień, na dłużej, no to fajnie ten telewizor jednak mieć i jakieś tam wiadomości ze świata czasami posłuchać, prawda? Dokładnie. Kolejne pytanie, które się zdarzyło, to tak powiedzmy, że jest powiązane troszeczkę z nami. Co to za łódka, którą my pływamy i czy taką łódkę komuś zbudujemy? Ja kiedyś poruszyłem, słuchajcie, ja kiedyś poruszyłem temat, jak byliśmy w zeszłym roku bodajże na Niesiołowicach, że mogę pomóc w budowie takiej łódki, a jest to łódka na kadłubie Huntera. Elektronikę ja dobierałem sobie sam osobiście, kupiłem części w jednym, u jednego swoje producenta. Swoje prywatne preferencje. Tak, no tak jak ja uważałem, to pokupowałem sobie reduktory, silniki i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy tego dalej już wymieniać. Jasne. No niestety nie będę nikomu budował łódki, bo były takie pytania, czy zbuduję odpłatnie i tak dalej, czy mógłbym. No nie, niestety, słuchajcie, nie mamy na to czasu, bo pracujemy normalnie. Dodatkowo, jak widzicie, te filmy staramy wam rzucać się co 2 tygodnie. Teraz no trochę częściej, no z takiej okazji chyba, że one po prostu nie są znad wody, tylko z domu i no możemy... No taki okres zimowy już. Taki okres. Będziemy oczywiście będziemy się starać nad wodą być, bo tak. Mamy plany tak. I jeżeli nie będzie lodu, to oczywiście te plany nam wypalą i zobaczycie nas, będziemy próbować coś wywalczyć, jakąś rybę. Dokładnie. Ale łódki nie zbudujemy, bo po prostu na to nie ma czasu. Oczywiście ma. Pisząc, pytając, śmiało piszcie, odpisuję na to, gdzie jasne. Można kupić części. Czego użyć, żeby tą łódkę zbudować. I czy to na tym by się skończyło. No jasne, tak, takie podpowiedzi tak. Na tym i na tym luźne. Się skończy po prostu i tyle. No. Ale śmiało piszcie. Tak. No i dobra. O tym naszym
o to, co pytacie o nas, to jeszcze tak na sam koniec chcemy wam powiedzieć, bo już mamy ten kalendarz, o którym ostatnio poruszyliśmy temat odnośnie kalendarza wyjazdów. Tak. Mhm. To w tym roku, wstępnie oczywiście, wiemy, że już będziemy na kilku wodach i powiemy wam. Powiemy wam, bo to gdzie. Nie tajemnica tak, tak naprawdę. Na pewno zobaczycie nas na Korzeczniku, na Borowym Stawie, jeśli chodzi o Wielkopolskę, Gajdowe. Tak, bo tam byliśmy w tym roku. Tak, w tym roku tam byliśmy, bardzo nam się podobało. Tak, i za rok chcemy to powtórzyć. Następnie... Oczywiście standardowo Krowielowice, Krokodyl, bo to są nasze rejony najbliżej. Tak. Szmaragdowy Staw, tak? Lazurowy Staw, na Jezioro Miłoszewskie jedziemy w tym roku. O, jeśli chodzi bardziej o Kaszuby, no to właśnie Miłoszewskie, tam jeszcze nie byliśmy. Tak, będziemy na Uroczysku Karpiowym. Mieliśmy w zeszłym roku być, w tym roku mieliśmy tam być, no ale niestety plany nam trochę pokrzyżowało ta cała pandemia. Pandemia. Mhm. Tak, i nie udało się. Przystań Karpiowa, tam będziemy mieli akurat... tam będzie jakiś wyjazd charytatywny. Aha, to na przystani. Tak, no, ale na razie tego nie będę wam już poruszał. Później chyba o tym powiemy. Na pewno zahaczymy o Gryżyce. To są moje rejony. Damiana, rejony. Tak, województwo lubuskie, słuchajcie. Podobno pięknie, ja tam nigdy nie byłam. Dużo to jest osób chwali. To jest żwirownia i tam są piękne ryby. Wojciech Warmus łowi tam piękne karpie i też tak przyglądałem się. Już mieliśmy w tym roku tam się wybrać, ale trochę czasu nie było na to. No i w tym roku mamy taki plan, żeby tam pojechać. Milan pojedzie prawdopodobnie z nami. Pewnie, jak tam taki obiekt. Fajnie tam jest, naprawdę jest tam fajnie. To jest woda PZW. Tylko muszę się zorientować dokładnie, jak to z tymi opłatami jest, bo my, wiadomo, mieszkamy w województwie dolnośląskim, to jest województwo lubuskie i tak dalej. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale się zorientuję i bardzo chciałbym zaliczyć tę wodę. Może nie raz, może nawet dwa razy tam zaliczymy. Zobaczymy. Dobra, kolejne pytania odnośnie sprzętu, akcesorii, które często się również zdarzają pod filmem lub na Messengera do nas wysyłacie. To jest, jakie kamery używamy do nagrywania naszych materiałów? Tej, co nas właśnie nagrywa. Tak. Sony. Kamera jest to kamera Sony FDR AX53. Oczywiście to wszystko, co teraz będziemy mówić o naszych sprzętach, akcesoriach, to poumieszczamy pod filmem linki, dokładne nazwy, tak jakby teraz było coś nie słychać przez dzwonienie dzwoneczków Damiana, no to będzie wszystko to ładnie opisane. Pod filmem damy, tak, tylko że pokażemy, te linki będą prowadziły do produktu, ale niekoniecznie do produktu, który jest dostępny w danym sklepie. Po prostu chcemy wam pokazać, a gdzieś tam sobie go poszukacie ewentualnie. Żeby była nazwa, wiadomo, dla was ogólnie, jak to wygląda, link i tak dalej, ale już dostępność to sobie każdy poszuka. Dane techniczne sobie posprawdzacie, czy wam to odpowiada, czy nie. Dobrze, to temat był odnośnie kamery. Następnie... Rodpod. Jakiego rodpoda używam? No to... Rodpod, wędki, kołowrotki. No tak, to rodpod to jest Fox Horizon Duo 2. Stabilny, fajny. Już któryś nasz z kolei, najpierw mieliśmy rodpoda, potem tripoda i teraz znów mamy rodpoda. No i tyle, zakończmy na tym. I zakończmy. No bo widzieliście na filmach, używamy i jesteśmy zadowoleni. Wędki mamy budżetówki, dive'y, black widowy. Ja je kiedyś kupiłem właśnie, jak zaczynało się moje karpiowanie i do tej pory mi służą i uważam, że... Tak, to już 5 lat dobre jest, i nie potrzebuję żadnych innych na razie. Znaczy inaczej, będziemy zmieniać w tym sezonie, ale te wędki nam służą i dalej jeszcze nam bardzo długo posłużą. Tak, kołowrotki, to Penny Affinity 8000, to są te stare jeszcze modele, które były właśnie przed 5-6 latami. No i kołowrotki nie do zajechania. Już miałem propozycję, że ktoś tam chciał odkupić od nas te kołowrotki, ale nie sprzedajemy, bo nie no, ma No bo jak coś się sensu. Sprawdza, no to szkoda się pozbywać tego, nie? Oczywiście. Nie wiadomo, można wymienić czasami na jakąś nowość, która nie może tam posłuży. Wiadomo, że już wizualnie one delikatnie tam widać zużycie tych kołowrotków, ale mechanicznie w ogóle nie mam żadnych zarzutów, a już się skąpały te. Tak, zastrzeżenie się skąpały już te kołowrotki i na wygonienie, jak byłem z Łukaszem, wpłynęliśmy pontonem w cały rodpod mój i wszystko poszło do wody. Nie, jeszcze tripoda chyba miałem, także pozdrawiam Łukasza przy okazji. Dobrze, kolejne pytanie. Pytaliście się też bardzo często o namiot Bartka.
ten, który na Kaszubach mieliśmy. Aha, taki, ten brązowy. No, no. Taki to do jest, posiedzenia tak, ogólnie. To, jest, to nie jest żaden namiot karpiowy, aczkolwiek no, tam możliwe, że w jakichś sklepach karpiowych on się znajdzie. Tak. To jest namiot zwany, czy to firma, Klaptop 400. Oczywiście pod filmem zobaczycie link, przekieruję was do niego. To jest czteroosobowy czteroosobowy namiot. Tak, bo on jeszcze występuje w wersji 600, nazywa się Klaptop 600. Tak, ale mega szybko się rozkłada, są tak. ścianki, każda ścianka chyba kosztuje, o ile dobrze pamiętam, 80 zł, możecie dokupić i się całkowicie tak. zamknąć lub zrobić sobie taką markizę latem, żeby po prostu to oddychało. W cenie są chyba 3, a za czwartą się płaci, jakoś tak to Bartek mówił, nie? No, coś w ten stylu. Mniejsza. Prysznic. Jakiego prysznica używamy? Prysznic to tak, to bardzo przydatna rzecz nad wodą. Prysznic mamy akurat taki z Decathlona po prostu. Kiedyś kupiliśmy taki podciśnieniowo. Pompuje się i jest słuchawka normalnie i można się pięknie wykąpać. Tak, i prysznic i ten cały taki jakby parawan, który nas osłania, jak ten prysznic bierzemy, to też jest z Decathlona. Jedyne tylko, co mogę powiedzieć, to uważajcie przy rozkładaniu, bo Damiana prawie zabił, jak go pierwszy raz rozłożył. Tak, to jest samorozkładający, to tak jest zwinięty w rulon. Właśnie, Decathlon ma to do siebie, on robi namioty samo takie rozkładające się i ten prysznic też właśnie jest na tej zasadzie, także uważajcie, jak będziecie rozkładać, bo on po prostu wystrzela. Gorzej go złożyć oczywiście, ale też da rady, jak ktoś już wprawy nabierze, to jest łatwo. To jest okay. Kolejne pytanie. Odzież Kasi i gumowce Kasi, które tam się zdarzyło, to pokazaliśmy raz pod filmem, je na filmie. Ktoś się po prostu tam gdzieś pytał. Nie no, potem jeszcze mieliśmy, mi pisały kilka osób, no pisało, że dla żony ktoś by kupił i tak dalej. No to słuchajcie, odzież Kasi, ta taka moro, można powiedzieć, że to takie bardziej camo. Trzcinki, camo czy to liście, kupiona została w Decathlonie. Dokładnie. No i tyle. Kurtka, spodnie, co ja z tego mam jeszcze i rękawiczki sobie kupiłam i to taka moja, no powiedzmy, podstawowa odzież na takie jesienne czy zimowe, chłodniejsze dni. Ale przynajmniej jest rozmiarówka i Kasia mogła sobie to przymierzyć. To właściwie to jest męska odzież, tak trzeba powiedzieć, tylko po prostu rozmiar S wziąłam. No i powiedzmy, no jest dla mnie dobry, bo no nie występują te myśliwskie, wędkarskie rzeczy w jakichś takich bardzo małych rozmiarach i no tak myślę, no i do tego widzieliście gumowce. Under Armour. Do tego. No do tego. No tak akurat się złożyło. Kasi udało się to kupić. A te gumowce w ogóle, no one nie są z Polski, one były kupione za granicą, konkretnie w Stanach. Ja je odkupiłam od mojej koleżanki, która je po prostu dostała od mamy, a ponieważ no. Nie ona nie je dostała, tylko ona sobie będąc u mamy je kupiła, poniósł ją po prostu szał zakupów i stwierdziła, że chodzić w nich nie będzie, bo jednak jej one no, nie podchodzą kolorystyką. Nie jest wędkarzem ani myśliwym. Tak, a ja, że po prostu jeżdżę z Damianem na te ryby, no to tak mi się udało od niej fajnie odkupić, dlatego tutaj ciężko jest nam jakikolwiek link wam do tego właściwie umieścić. No tak, tutaj umieścić, do tego nie będzie. Bo mówię, odzieży, to jest odzieży, jakaś tam już starsza, dawna chyba kolekcja tego Under Armour. Okej, no do odzieży umieścimy, ale ten do butów no po prostu nie będzie. Do butów po prostu nie będziecie będzie. Będziecie musieli sobie poszukać. Pytacie się bardzo często o pojemnik, ten organizer, którym mam wszystkie tam narzędzia typu ostrzałki, haczyki, igły i tak dalej. To jest nic innego jak Korda Tacklebox. Następnie, to ostatnio na filmie się przewijało. Czekaj, co to za film był? Ostatni ten film, tak? No ten unboxing, tak. No. I ten Korda Tacklebox miałem w pojemniku, w takim organizerze. No to powiem wam, zadaliście bardzo dużo pytań odnośnie tego, co to jest i tak dalej. Ja do końca sam nie pamiętałem, tak jak wspomniałem, bo po prostu kupiłem, wpadło nam to w rękę. Nie zwróciłem uwagi, czy to jest rozmiar taki, siaki, czy inny, jak to się do końca nazywa. Na karton został wyrzucony. Tak, ale na szczęście inne osoby, które nas oglądają, napisały, jak to się nazywa. I napisały nam, co to jest. Tak, posłużyło to innym, aby odpowiadać. A więc jest to Solar Multi Pouch. Pisze się pouch, napiszemy to pod filmem. No i tyle. No i przypuszczam, że na internecie możecie to sobie kupić. Będzie na pewno. Link pod filmem oczywiście. Jakie używamy maty karpiowej? To też się zdarza. Te pytanie też kilka razy padło. Prologic. Prologic, Commander, Hammock, Unhooking, Mat and Sling. Mhm. No i to jest ta wersja XL, ta 120 cm. No tak, chyba optymalna. Tak, i ona już nam służy chyba drugi sezon, nie? Drugi albo trzeci. Ja jestem bardzo z niej zadowolony. Mata sama, no bo kołyska to już dłużej.
No nie, no kołyska jest z matą od razu. No, w każdym bądź razie jesteśmy zadowoleni z niej i nic się z nią nie dzieje, ja jestem super. Jakoś mam wrażenie, że później to kupowałeś. Nie, worek kupiłem osobno. Ten taki w kratkę. Dobra, no nieważne, mniejsze. Jakich latarek używamy na głowę? Richmond Kea. To jest latarka VRH300. Link macie pod filmem. Tak, ale fajne, bardzo długo trzymają baterie, naprawdę. Też takie spoko do polecenia. Jesteśmy po prostu z nich zadowoleni. I one też, nie wiem czy to widać na filmach, mają różne rodzaje światła, bo też nie zawsze pokazujemy też na zielono świecą. Mnie to podobno ryby nie razi, kiedyś ktoś mi tak powiedział. Tak, zielony i biały. No, tak, ale... zielony i biały światło, fajnie. I naprawdę to światło na daleką odległość świeci, bo sprawdzaliśmy już to na wodzie, w plenerze, także... Okej, okay, jakiej żyłki używam? W tym sezonie używałem Shimano Tribal 0,35 mm. Kupiłem szpulę tam chyba 1000 metrów czy 1200 metrów, już nie pamiętam nawet. 1000 chyba metrów takie szpulki były i no i ja jestem bardzo z niej zadowolony, tyle wam powiem tak, w skrócie. Tak, na wszystkich trzech kołowrotkach jest ta sama. Nic się nie działo, a na przyszły sezon zmieniamy, będziemy zakładać żyłkę Extra Carb. Tak, bo my po prostu co roku zmieniamy żyłki, bo jesteśmy tego zdania, że no tak należy po prostu. No czy większość z was pewnie tak robi, także to nic takiego. Ale ja już słyszałam... No różne historie. Różne historie, więc... I tak, i zakładamy tą Extra Carb, to jest, ja tam chyba na którymś filmie mówiłem, też w 0,40 chyba grubszą teraz. Na tym teraz. Pierwszym unboxingu Damian pokazywał tą żyłkę, także możecie się tam cofnąć i zobaczyć, co to jest za żyłka, bo ona tam jest. Tak, i chyba 44 dosyć trochę albo 45 film, tak, no na unboxingu w naszym pierwszy nasz unboxing w każdym razie, były tylko dwa w naszym życiu, także chyba łatwo będzie znaleźć. A jak będziemy na rybach i będziemy już mieli nawiniętą tą żyłkę, to oczywiście ja ją pokażę na kołowrotku i opowiemy. Jaką żyłkę to mamy? Jakiego ledkora używasz? Używam... Inaczej. To pytanie było dlatego... Inaczej. Zapisałem to pytanie, bo zdarzało się czy z rdzeniem, czy bez rdzenia. Ja używam ledkora z rdzeniem 45 LB. Akurat tak się składa, że używam ledkora z firmy Starbites X-Core brązowo. I tyle. Jakiego fluokarbonu? Fluokarbon to jest w zależności od potrzeb moich, ale używam Cordy Boom 0,55 mm lub 0,65 mm, czyli inaczej 25 LB lub 35 LB. To też chyba na tyle. Jestem mega zadowolony z tego fluokarbonu, nie zmienię go na żadnego innego, bo po prostu mi się fajnie sprawdza, fajnie się układa i na tyle i mogę na tyle. Zakończyć. No. Dokładnie. Kolejne pytanie. Plecionka. Jakiej plecionki używam do zestawów końcowych? To jest temat taki dość ciężki, dlatego że pewnie co karpiarz, to swoja jego ulubiona plecionka jest i tak najlepsza i tak. Ja używam, tak się składa, że kiedyś spróbowałem różnych plecionek i spróbowałem wreszcie takiej, która mi najbardziej odpowiadała, a więc Tandem Bites, tak, polska firma Tandem Bites, Gravity Silk 30 LB, ciemna brązowa. I ona bardzo odpowiada, ma bardzo fajny splot i powiem wam, że stosuję ja ją. Chyba pamiętam, jak ty kupowałeś tą plecionkę i ty ją chciałeś w kolorze khaki. Nie, no nie. To nie to? Nie, to nie, jakaś inna. To coś innego. Aha. I właśnie ktoś ci dał ciemny brąz, bo nie miał innej i ty, że dobra, okej. Okay. I tak chyba całkiem przypadkowo mam wrażenie, na nią trafiłeś i ci tak podpasowała. Tak, coś pamiętam. Pamiętam, może się mylę. Nie pamiętam tej sytuacji, ale koniec końców spróbowałem. I do tej pory na nią łowię, już kilka szpul zużyłem, chyba mam w zapasie też jedną, bo jest mega. Kolejne pytanie, słuchajcie. Gdzie ono jest? Tu jest. Czym ostrzymy haczyki? A więc tak. Ostrzałką. Ostrzałką do haczyków. Link dam wam pod filmem, ponieważ to jest ostrzałka, z tego co pamiętam, to Anakondy. A dodatkowo ostatnio zakupiłem sobie takie gąbeczki z Gardnera, no powiem wam, że mega sprawa, żadne maszynówki i tak dalej. Wziąłem sobie pudełko od razu, żeby wam o tym powiedzieć. To jest Gardner Point Doctor. I mam Point Doctora. Daj bliżej. No nie, to nie wyostrzy tak chyba. A no tak, nasze twarze wyostrza, znaczy twoją, mojej nie. Point Doctor taki i jest jeszcze Point Doctor dwójka. Mają, różnią się tym, że po prostu mają inną gradację tej gąbki i tyle. Ale delikatnie ścierają i są mega.
I, no i to by było chyba na tyle z pytań, tak? Czy jeszcze coś? Pytań, które tam zauważyliśmy w komentarzach i które, takie, się które tam bardzo często przebijały. Się przebijały i chcieliśmy wam po prostu tak. O nich coś tam powiedzieć, odpowiedzieć. Mamy nadzieję, że w skrócie nam się fajnie to jakoś tam udało. I jak macie jeszcze kolejne pytania, to oczywiście piszcie, będziemy odpisywać. Tak, no jest okres zimowy, zobaczycie pewnie nas jeszcze pod takim filmem, w formie takiego filmu domowego. Mamy nadzieję, że będziemy chcieli coś wam nakręcić. Mamy pomysł w ogóle. Powiedzcie nam, czy dobrym pomysłem jest, abyśmy wam przedstawili, chcemy zrobić dwa filmy. Z centralkami, zestawy z centralkami do 600 zł. Aha, sygnalizatory z centralkami, no, tak, no, no. Do 600 zł, porównanie do 1200. Tak, weźmiemy chyba 5-6 centralek z sygnalizatorami i potem powyżej. Jeżeli nam się uda akurat to zrobić, na pewno do 500 zł, czy tam do 600 zł nam się uda. Mhm. Do 1200 raczej nam również się uda. Natomiast te powyżej zobaczymy, bo my mamy RX-y. Nie mamy, nie wiem, czy uda mi się jakieś jeszcze inne sygnalizatory, które będziemy mogli w domu pokazać pod względem dźwięku, jak one się jedna w skali 1 do 1 różnią obok siebie, po prostu trzymając je. No. Bo to często jest w filmach tak przedstawiając, ktoś trzyma dłoni, ale no tak naprawdę gabarytów tak ciężko wyłapać, nie? Mm-hmm. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo pamiętam, że jak my kupowaliśmy sygnalizatory, to ja tak, musiałem zobaczyć je. Tak, jakiś film szybko leci i tak dalej. Wiadomo, lepiej to jest wziąć w rękę, ale jak tutaj w domu na spokojnie o tym opowiemy, pokażemy, przybliżymy. Zobaczcie, jak to leży w ręce. No to może już jakiś wam pogląd mniej więcej da. Zobaczcie, jak to dzwoni, jaki dźwięk, czy was drażni, czy wam się podoba. Tak. No to też jest ważne, nie? I pokażemy sygnalizatory renomowanych firm, jak i również... budżetowe. Budżetowe, czy tam inni powiedzą chińszczyzna. No, nie wiem, jak zwał, ale tak niektórym zwał się sprawdzają. Oczywiście. I każdy tam, jaki ma budżet, no taki sobie może pozwolić. Jasne, a my chcemy wam tak je pokazać, przedstawić i mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić w fajnej formie. Takie porównanie, nie? W ogóle dajcie znać, czy jesteście czymś takim zainteresowani. Czy to robić w ogóle, iść w to, czy nie bardzo. Nie, no zrobimy to, bo jest dużo pytań. Jest dużo pytań, po prostu pytacie się nas. My z racji tego, że używamy, do tej pory miałem dwie pary sygnalizatorów, czyli te pierwsze Detek i Starbytesa, które były bardzo fajne i sprzedaliśmy je tam x czasu temu. No, pamiętam. No, a teraz mamy po prostu RX-y i ciężko i mi się odnieść. Tak, no oprócz tego, że jesteśmy zadowoleni, super, to ciężko mi się w ogóle odnieść do tego, jak się sprawują inne sygnalizatory i nie chcę wam opowiadać, że są zajebiste, że są kiepskie, bo po prostu ich w dłoni nie miałem. No i na tym może bym zakończył. No, no, myślę, że zakończę. No. No i co? Kończymy. No i co? I tak już chyba na zakończenie, to z okazji, że jesteśmy w takim okresie przedświątecznym, to chcielibyśmy wam chyba złożyć życzenia, myślę, tak, Damian. No. To życzymy wam w takim razie zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwych. Takich trochę innych niż zawsze mieliśmy. Przez ten rok. Tak, no, przez właściwie ten taki rok. Ale mimo wszystko w gronie rodzinnym. Mimo wszystko, żeby były dla was udane. No i żebyście jeszcze o nas tak szybko nie zapomnieli, to w drugi dzień świąt wrzucamy filmik z ryb. Właśnie z tych ryb, które dajemy się na ten weekend. Dokładnie. Tak, to że jak będziecie w wolnej chwili już mieli dość tego jedzenia. Kevina i innych filmów, które każdy widział 100 tysięcy razy. To zapraszamy was drugi dzień świąt o godzinie 20:30. Wrzucamy nasz film nad wody, na którą się udajemy za dwa dni. Jasne. Oczywiście Kevin wymiata, ja żartowałam. No, ja wolę też Kevina oglądać niż takie filmy. No nic, no. No dobrze, dobra, słuchajcie, trzymajcie się. Tak, pozdrawiamy i wszystkiego was dobrego. Trzymajcie się, pa, pa. I do zobaczenia.